Nowy Wiec, pogranicze kaszubsko-kociewskie. Rodowa siedziba pochodzącego z Danii i Szwecji rodu von Wieckich. Z tego bardzo ciekawego rodu wywodzi się najbardziej znanego przedstawicielka, błogosławiona Marta Wiecka, której sylwetkę chcielibyśmy Państwu dzisiaj przybliżyć. Jest mroźny styczniowy dzień 1874 roku. W domu Marcelego i Pauliny Wieckich przychodzi na świat trzecia córka. W 6 dni po narodzinach, 18 stycznia, rodzina zanosi niemowlę do pobliskiego kościoła w Szczodrowie, gdzie podczas chrztu świętego nadają jej imiona Marta Anna. Ojciec Marty, Marceli, jest właścicielem znacznego majątku ziemskiego, powszechnie szanowanym, sprawującym godności zarówno we wspólnocie kościelnej, jak i społeczności wiejskiej. Marta miała liczne rodzeństwo. Jej rodzina była bardzo religijna i patriotyczna. Na porządku dziennym były wspólne modlitwy, rozważanie kazań i czytanie religijnej lektury. To właśnie z domu wyniosła głęboko religijne wychowanie. Mając 7 lat, Marta rozpoczyna naukę w szkole ludowej w Nowym Wiecu. Lekcje prowadzone są w języku niemieckim, za to w domu matka uczy swoje dzieci języka polskiego. Marta jest pilną i grzeczną uczennicą, życzliwą dla koleżanek, posłuszną wobec nauczycieli. Po ukończeniu szkoły w 12 roku życia rozpoczyna naukę religii i przygotowania do pierwszej spowiedzi i komunii świętej. Zajęcia te wiążą się z poświęceniem. Odbywają się bowiem 2 razy w tygodniu w oddalonym o 12 km kościele parafialnym w Skarszewach. Drogę tę Marta wraz z koleżankami pokonuje pieszo, a zdążyć trzeba na 7 rano. Katechetą Marty zostaje wikariusz ksiądz Marian Dąbrowski, późniejszy proboszcz parafii w Rywałdzie i kapelan w zgromadzeniu sióstr Szaretek w Chełmnie. To właśnie on, jak wspominał brat Marty, ksiądz Jan Wiecki, poświęcił jej niejedną chwilę na rozmowach dotyczących wyboru stanu i udoskonalenia własnej duszy. Po przeniesieniu kapłana do Chełmna, Marta prowadziła z nim korespondencję, w której zachęcał ją do praktykowania cnót. Bo w dziewczynie rodziło się już powołanie do życia zakonnego. Gdy Marta miała 16 lat, zdecydowała się wstąpić do klasztoru Szarytek. Chciała wstąpić do klasztoru w Chełmnie. Tam jednak odmówiono jej tego, biorąc pod uwagę jej młody wiek. Musiała poczekać 2 lata. Gdy 2 lata minęły, by towarzyszyć swojej przyjaciółce, zdecydowała się na wstąpienie do Szarytek w Krakowie. Tam odbyła postulat i nowicjat. Tak dziś wygląda to miejsce, zakon sióstr miłosierdzia w Krakowie. To właśnie tu Marta poznaje obowiązki i trudy życia zakonnego. Uczy się pokory, posługuje biednym, chorym, opuszczonym. Jest tu także czas na ćwiczenia duchowe, wykłady z historii i życia świętych. Codziennie odbywają się konferencje na zadane tematy. Dzień nowicjuszki przebiega według ustalonego harmonogramu. Pod koniec formacji w seminarium siostra dyrektorka pisze o Marcie. Wzrost dość duży, zdrowie dobre, ale zbyt nim zajęta. Czyta, pisze i rachuje nieźle, szyje nieźle. W dniu zakończenia formacji w kwietniu 1893 roku Marta zapisała w księdze pamiątkowej. W chwili, gdy usłyszałam te słowa, iż mam przyoblec się w habit córek miłosierdzia, pomyślałam sobie, iż Bóg spełnił moje pragnienia, o których marzyłam od mojej młodości i uczułam w moim sercu radość wraz z wdzięcznością i miłością ku Bogu, który mnie niegodną raczył obdarzyć tak wielką łaską, iż przy pomocy Jego będę miała szczęście pracować w zgromadzeniu dla Jego chwały i pożytku moich bliźnich. Utwierdziłam się jeszcze bardziej w tym przekonaniu, że dobrą i pewną obrałam drogę do zbawienia. Później jako siostra zakonna pracowała między innymi w Bochni. To właśnie tam została niesłusznie oskarżona o cudzołóstwo i o to, że jest w ciąży. Pokornie znosiła tamte oszczerstwa i pozostała w Bochni, po to, by udowodnić wszystkim przez kolejne miesiące, że nie jest w ciąży, a plotka była jedynie oszczerstwem. Później skierowano ją na placówki na Kresach, do Lwowa
i Śniatynia. Tam znana była jako dobrodziejka, jako siostra, która nie opuściła żadnego chorego w szpitalu, która całe godziny spędzała na modlitwie i pomocy innym, która pomagała wszystkim, bez względu na ich wyznanie. Pomagała Rosjanom, Polakom, Ukraińcom i Żydom, katolikom i prawosławnym. Wszystkim, w których widziała po prostu bliźniego. Jej posługa była tak wielka, że niektórzy nawracali się na katolicyzm. Znane są przypadki, gdy Żydzi w szpitalu prosili o chrzest właśnie pod wpływem ewangelizacji ze strony Marty Wieckiej. W ciągu 12 lat posługi zakonnej Marta ani razu nie odwiedziła rodzinnego domu w Nowym Wiecu. Zachowały się jednak listy, które pisała do rodziców i rodzeństwa, zazwyczaj z okazji imienin, Bożego Narodzenia czy Nowego Roku. Lwów, 26 czerwca 1894 roku. Najdroższa mamo, chociaż jesteśmy od siebie bardzo oddalone ciałem, to jednak serce i dusza na równi z myślami są, że tak powiem, wciąż z Tobą, najdroższa mamo. W dniu imienia Twego rada bym być razem z rodzeństwem, które jest w domu i razem z nimi złożyć Ci życzenia i powinszować, ale jak na początku tego listu wspomniałam, jesteśmy oddalone od siebie. Dlatego chcę Ci je złożyć przynajmniej pisemnie, jeśli nie ustnie, jak oni. Mam takie jedno życzenie, abym mogła chociaż raz widzieć moją kochaną mamę, ale nie wiem, czy to kiedy nastąpi. Może Pan Jezus kiedyś da, że to moje życzenie się spełni. Tymczasem chociaż na papierze ściskam najdroższą mamę. 31 lipca 1900 roku Marta pisała w związku ze śmiercią swojego brata Franciszka. Najdrożsi rodzice, na wstępie mego listu serdeczny Bóg zapłać za życzenia i pamięć o mnie. Zaraz potem otrzymałam bolesną wiadomość o śmierci brata, która przeraża pewnie każdego człowieka w jakiejkolwiek wierze żyjącego. Najdrożsi rodzice, zesłał Bóg cios dla was pewnie najsmutniejszy, bądź dziecię wasze, które was po raz ostatni żegnało i z pewnością z bolesnym uczuciem przeprosiło za wszystkie trudne chwile w życiu. Pewno, gdy ten list do rąk waszych się dostanie po raz pierwszy, wasze dziecię spocznie w ciemnej mogile, opuszczone od wszystkich, z dala od ukochanych rodziców. Nie żal mi, iż umarł, tylko mi przykro i smutno, iż zostawił nas sierotami. Ale będę błagać Boga w niegodnych mych modlitwach z chorymi i mam nadzieję i wierzę, iż umarł jako prawdziwy chrześcijanin, który miał to szczęście być przyjętym przez swego Boga. Potrafiła też Marta pisać listy w zupełnie innym tonie, jak te, kiedy prosiła rodzinę o pieniądze, ostrzegała siostrę przed zamążpójściem za mężczyznę, który posiadał już swoje dzieci, czy kiedy była zła na siostrę, która zrezygnowała z powołania zakonnego. Zachowało się tylko 21 listów, prawdopodobnie nie było ich wcale o wiele więcej. Marta zajęta była służbą Bogu i drugiemu człowiekowi. Tak bardzo, że nie zawahała się nawet poświęcić tej służbie to, co najcenniejsze – poświęcić swoje życie. W 1904 roku zgłosiła się dobrowolnie za człowieka, który był ojcem rodziny, do sprzątania sali, w której zmarła osoba chora na tyfus. Wiązało się to z ogromnym ryzykiem. I rzeczywiście, wykonała swój obowiązek, ale wkrótce zachorowała na tyfus i w maju 1904 roku zmarła. Gdy zmarła, wszyscy modlili się za nią. Nawet Żydzi w śniatyńskich synagogach. Nawet prawosławni w cerkwiach. Jej grób stał się celem pielgrzymek do Matuszki, bo tak ją nazywano. Wtedy też zaczęto odnotowywać pierwsze cuda i łaski uzyskane za pośrednictwem siostry Marty. Najwięcej z nich dotyczyło cudownych uzdrowień. W świadectwie Bronisława Dębińskiego z 1932 roku czytamy:
Żona moja, matka trojga dzieci, zachorowała nagle i bardzo ciężko w marcu oraz gorączkowała do ponad 40 stopni przez kilka tygodni. Przywołany lekarz zbadał ją i orzekł, że jest bardzo poważnie chora, że ma ciężkie zapalenie miedniczek nerkowych i zapalenie pęcherza. Ponadto jest w 7 miesiącu ciąży. Stan chorej jest bardzo niebezpieczny i nie rokuje utrzymanie jej przy życiu i przekazał ją do szpitala miejskiego. Również siostry elżbietanki tutejszego zakładu leczniczego, obserwując ją w szpitalu, orzekły, że nie ma mowy o jej wyleczeniu, jeżeli moc boska nie dopomoże. Lekarz szpitalny polecił żonę wysłać do kliniki położniczej w Toruniu, aby tam przerwać ciążę i w ten sposób utrzymać ją przy życiu. Około 13 kwietnia 1932 roku, pomimo troskliwej opieki doktora, stan zdrowia mojej żony bardzo się pogorszył i zupełnie straciłem nadzieję na jej wyzdrowienie. Słyszałem od wielu ludzi, że doznali łaski, udając się w rozmaitych potrzebach i chorobach z prośbą o pomoc do siostry miłosierdzia Marty Wieckiej. Pomimo orzeczenia lekarza, abym przewiózł żonę do Torunia do kliniki położniczej celem usunięcia ciąży, nie uczyniłem tego, lecz zabrałem ją do domu. Razem z moją szwagierką, moją żonę ofiarowałem siostrze Marcie Wieckiej, błagając ją o wyproszenie chorej zdrowia i szczęśliwego przebiegu połogu. Wezwany doktor dzień przed połogiem orzekł, że lepiej bym był zrobił, gdybym posłuchał lekarzy i wysłał chorą do kliniki w Toruniu. Tymczasem poród odbył się szczęśliwie, bez lekarza, przy pomocy akuszerki, a doktor przyszedł już po urodzeniu syna i wypowiedział te słowa: przebieg połogu był cudowny. Zaznaczam, że po ofiarowaniu mojej żony Heleny siostrze Marcie Wieckiej, żonie stopniowo robiło się lepiej i nie używając żadnych lekarstw, od chwili zabrania jej do domu wyzdrowiała. Dziś czuje się zupełnie dobrze, a rozwiązanie odbyło się niespodziewanie szczęśliwie. Starogard Gdański, 5 lipca 1932 roku. Mijały lata, a ludzie spisywali kolejne świadectwa, już nie tylko mówiące o uzdrowieniach, ale także o przypadkach nawrócenia, pomocy w nauce. Marta pomagała nawet na sali sądowej. Ten kult trwał przez dziesięciolecia, aż do 1996 roku, gdy rozpoczęły się starania o jej beatyfikację. Zwieńczone uroczystą beatyfikacją w 2008 roku we Lwowie za zezwoleniem Ojca Świętego Benedykta XVI. Jednak nie tylko pobożność siostry, łaski otrzymywane za jej pośrednictwem, czy sam fakt beatyfikacji czynią z Marty Wieckiej postać niezwykłą. Nie brakuje w jej biografii bowiem elementów mistycznych. Siostra Marta miała niezwykły dar. Był to dar przepowiadania przyszłości. Między innymi Walerii Brzezińskiej przepowiedziała jej za mąż pójście, a sama przepowiadała w klasztorze własną śmierć. Podała nie tylko datę swojego odejścia z ziemi, ale również konkretną drogę, jaką będą wynosić jej trumnę. Nie wierzono w to, ale gdy zmarła, rzeczywiście okazało się, że wszystkie jej słowa były trafne. Tydzień przed śmiercią, przygotowując wspólnie z siostrami posiłek, Marta miała powiedzieć: wiecie, siostry, że będzie ciężko tymi schodami znosić moją trumnę. Usłyszała w odpowiedzi: cóż też siostra mówi, przecież tylko frontowymi schodami wynoszą zmarłych. Odparła zdecydowanie: ale mnie tędy zniosą. Marta umarła na chorobę zakaźną, ze względów sanitarnych, więc jej trumny nie wniesiono do kościoła i wyniesiono faktycznie bocznymi schodami. Ciało złożono w pobliżu kapliczki świętego Jana Nepomucena. Ten fakt również przewidziała, odwiedzając miejscowy cmentarz. Drogi mój i ukochany święty Janie, chciałabym bardzo w pobliżu Twym spoczywać, jednak widzę, że nie ma tu miejsca, ale jeśli zechcesz, to mi zrobisz. Słowa te nie były przypadkowe, bowiem nabożeństwo do świętego Jana Nepomucena Marta praktykowała od dzieciństwa. Gdy Marta miała 2 lata, ciężko zachorowała. Uzdrowiona została dopiero po ofiarowaniu jej Matce Bożej. Ale najważniejszym świętym w jej życiu był święty Jan Nepomucen. Gdy przygotowywała się do przyjęcia pierwszej komunii świętej, ksiądz proboszcz zaszczepił w niej kult do świętego Jana Nepomucena.
Później okazało się, że figura dokładnie tego świętego znajduje się na strychu u jej krewnego, Dionizy Gowieckiego. Za zgodą rodziny Marta tę figurę oczyściła i później umieszczono ją w Nowym Wiecu. Ta figura znajduje się tutaj do dziś. Po beatyfikacji Marty Wieckiej obok figury Jana Nepomucena umieszczono jej postać, zwróconą ku świętemu, który był jej wzorem duchowym. Tak, jakby już zawsze się do niego modliła. Siostra Marta Wiecka została beatyfikowana w maju 2008 roku we Lwowie, w diecezji, w której spędziła ostatnie lata życia i gdzie spoczęła. Ale w jej rodzinnej miejscowości Nowym Wiecu jej kult jest bardzo żywy. Co roku w maju, w rocznicę beatyfikacji, w Nowym Wiecu odbywa się religijna uroczystość ku patronki tej miejscowości. Jej kult jest tu bardzo żywy. Wydawane są książki, płyty, uroczystości ku jej czci. A szkoła w pobliskim Szczodrowie nosi jej imię. O uproszenie łask za przyczyną błogosławionej siostry Marty Wieckiej można modlić się tymi słowami. Panie Boże, Ty powołałeś błogosławioną siostrę Martę Wiecką do zgromadzenia sióstr miłosierdzia, by idąc za Twoim Synem służyła ubogim i chorym. Posłuszna Twemu wezwaniu, szła drogą wincentyńskiego powołania, poświęcając się całkowicie służbie, aż do oddania życia za człowieka. Panie, Boże mój, uwielbiam Cię za wszystkie łaski, których raczyłeś udzielić błogosławionej siostrze Marcie Wieckiej. Błagam Cię, racz okazać przez jej wstawiennictwo potęgę Twojej miłości i udziel mi łaski, o którą Cię pokornie i z ufnością proszę, jeśli to zgadza się z Twoją świętą wolą. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.